przejdę. Przejdę, bo się nie skupię. Dwie bramki zabrakło, jednej do hat-tricka. Cieszysz się mimo wszystko? Tak, tak. Cieszę się, no... Po cichu chciałem strzelić tego hat-tricka, ale najważniejsze, że wygraliśmy. To jest najważniejsze. Bramki to tam nieważne, kto strzela i mam nadzieję, że teraz będzie coraz więcej. Gdy zszedłeś z boiska, zameldował się Paweł Myśliwiecki i też pokazał, że ma nosa do bramek. Jest duża konkurencja w ataku? No jest, jest. No, muszę przyznać, że w ataku jest największa konkurencja, najwięcej zawodników na tę pozycję. No i tak właśnie śmiałem się, bo mówiłem, no to co ja zrobiłem 60 minut, Paweł wszedł i zrobił, nie wiem, 10 minut, więc nie można powiedzieć, że ja się nie umrę do niego, ale nie, nie, dobrze, dobrze, że strzelamy, że są te bramki napastnikom, przydają się te bramki, to ich motywuje do dalszego strzelania, wiadomo, nic tak nie pomaga jak bramki napastnikom, może nawet słabo grać, ale jak jest bramka, no z tego są rozliczani, więc to jest najważniejsze, mi się wydaje. Myślisz, że wyjdziesz na Śląsk w wyjściowej jedenastce? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Chciałbym, no z takimi przeciwnikami to fajnie się gra. Mam nadzieję, że po cichu liczę na to, że wyjdę, no ale wiadomo, trener ustala skład i ostatnia decyzja należy do trenera.